Nadszedł kolejny dzień na Palionowie i dzisiaj postanowiłem trollować trochę Klosa i spędzić pod jego łóżkiem 24 godziny. Dawno takiego filmu nie nagrywałem, więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków, gdzie spędzam dzień pod czyimś łóżkiem, nie wiem, u Dave'a, czy u syna Paliona, czy u Paliona, no to koniecznie stawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzach. Ja nie przedłużam, lecimy do odcinka, bo akurat Klos jest na serwerze, więc to jest idealny moment na to, żeby go strollować. Dobra, jak widzicie, jestem u siebie na chacie, jest Kloc na serwerze, więc to jest idealny moment, żeby tam zajść. Ja już jestem przygotowany, mam jakieś strzały do trollowania go, mam wodę, mam no ziemniaki, żeby coś jeść, wiadomo. Mam jakieś bloki. Zastanawiam się, czy coś jeszcze by mi się mogło przydać tutaj takiego, co bym mógł jakoś wykorzystać, żeby go jakoś trollować i spędzić tam czas pod jego wyrkiem. O, może dzwon wezmę i on nie będzie wiedział, kto dzwoni. Dobra, czekajcie, wezmę coś jeszcze może. Jakbym mu z kuszy wywalił. Ej, to też nie jest głupi pomysł. Dobra, czekajcie, weźmy, tak zrobimy. Nie biorę żadnej zbroi, bo może mnie zobaczyć wtedy łatwiej, bo ona się świeci, więc dobra, to chyba wszystko. Nic więcej nie potrzebuję. O, łódkę też wezmę, łódkę może mu tam gdzieś postawimy. To też może być dobry pomysł. Nie no, TNT nie będę brał, bo nie będę mu wysadzał hawiry. Dobra, uwaga, lecę tam do niego. Tutaj mam piękną ścieżkę, która mnie prowadzi aż do Palionowa, więc to jest mega koks. I ja jestem zakochany w tej ścieżce. I w trakcie, kiedy nią będę biegł, no to zachęcam was do tego, żebyście zostawili łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, prawda, jeżeli wam się takie odcinki podobają. No i możecie zasubskrybować kanał, ktoś nie subskrybuję, ponieważ to jest bardzo ważne. Mamy już aktualnie 120 tysięcy obserwujących subskrybentów tutaj właśnie na YouTubie i nie ma to tam, to trzeba w tym roku polecieć po 200 tysięcy. Byłoby bardzo miło, albo nawet więcej. Dlaczego by nie? Więc lecimy z koksem. Kto tutaj jest i nie subskrybuje, powinien zasubskrybować. Dobra, uwaga, zbliżamy się już do domku Kloca. Ja mam nadzieję, że go tutaj... Nie, jest tam, widzę go. Czekajcie, musimy się tutaj gdzieś ukryć. On musi wyjść z domku, bo jeżeli on nie wyjdzie z chaty, no to się nam nie uda totalnie, bo on wtedy będzie widział, że ja tam wchodzę. Ale dobra, wyszedł akurat, dobra, poszedł tamtą stronę. Ja teraz, to jest idealny czas, żeby się dostać do niego na chatę, tylko on nie może za szybko wrócić, ale widzę, że on gdzieś tam pobiegł dalej, więc chyba mamy więcej czasu. Dobra, uwaga, wchodzę do niego na chatę, jak widzicie, tu jest jego wyrko, więc tu musimy się jakoś dostać tam pod spód. Czekajcie, jakby się tutaj dostać tak najlepiej i najwygodniej, czekajcie. O, nie wiem, czego nie wziąłem. Dobra, mam nadzieję, że za szybko tutaj nie wróci, ale potrzebuję takie coś i dlatego potrzebuję to, żeby teraz, patrzcie, zrobić tak. Zamknąć to i teraz mamy idealnie, żeby się tutaj dostać. Wykopujemy to. Dobra, zabieramy. Zamurowujemy i jesteśmy idealnie pod jego domkiem. Czekajcie, zróbmy tak. Ja bym wykorzystał tutaj tak, żebym mógł sobie też stanąć, ale też, żeby mógł być tak położony. Ale dobra, stańmy sobie może. Albo dobra, ciągle stójmy. Bo nasz... A, musimy być na shifcie, przecież on nie może zobaczyć naszego niku. Dobra, jesteśmy gotowi na tą przecudowną walkę. Tylko ja bym jeszcze jedną rzecz zrobił. Czyli postawił tu crafting i zrobił pół płytki. Dlaczego pół płytki? Żebyśmy stali troszkę wyżej. Bo dzięki temu ja nie muszę trzymać shifta, a stoję na shifcie. To jest mega dobra sprawa, bo teraz nie dość, że jesteśmy wyżej, więcej widzimy, to jeszcze nie muszę trzymać shifta, no przecież to jest coś cudownego. Dobra, czekamy tu na niego, aż on tutaj przyjdzie. On gdzieś pobiegł? Czekajcie, muszę zlokalizować jego nick. Gdzie on pobiegł? O, jest tam, biegnie akurat do domu biegnie. Dobra, ja już sobie przygotuję kuszę, bo tu sobie możemy naciągnąć i czekać na odpowiedni moment, żeby w niego strzelić. Dobra, jest tutaj na chacie. Dobra, to jest idealny moment, żeby go jakoś potrolować. Może strzelanie zostawię sobie na później, ale na przykład bym chętnie rozlał tutaj gdzieś wodę. Czekajcie, tylko jak tutaj rozlać wodę tak, żeby on nie zauważył, że to ja zrobiłem? Czy ja tam gdzieś jestem? O, siegłem. Rozlaliśmy wodę. Rozlana woda. Nie wiem, co się dzieje, nagle mi się woda pojawiła na chacie. Patrzcie, co się z nim dzieje. Nie wiem co. Dobra, zabierzmy tą wodę, może nam się przydać. Dobra, zebraliśmy. On teraz poszedł pewnie po wiadro, żeby ją zabrać. A tu, o! Znikło, nie wiem co się dzieje, nie wiem dlaczego woda znikła, co jest nie tak, Kloc, co się dzieje? Czekajcie, musi, o, on się czegoś spodziewa, ktoś tutaj u niego jest na chacie, on to czuje. Dobra, czekajcie, ja bym zrobił coś takiego, że postawiłbym tutaj, o nie, czy on mnie widział? Nie mógł mnie widzieć. Dobra, nie ma go. Zszedł na dół, okej. I patrzcie, teraz go trollujemy w ten sposób. Ja tutaj postawię gdzieś dzwona, żeby... O kurde, mógł to słyszeć. Zszedł na dół, okej. Niczego się nie spodziewa, dobra, stanął na shifcie, tak jak my, żebyśmy go nie widzieli, ale dobra, wychodzi. Póki co nie walę w tego dzwona jeszcze nic. O kurde, może mnie tu widzieć, musi schować się za nóżką. Dobra, odwrócił się, coś tam robi. Dobra, czekajcie, to jest idealny moment, żeby w niego strzelić strzałą, uwaga. Ale wyrwał petardę, ale wyrwał mocno, ja nie mogę.
rozgląda się, nie wie co go strzeliło. Ale już podejrzewa, że ktoś jest u niego na chacie. Dobra, czekajcie, zróbmy tak, że postawimy teraz... Czy ja tam jestem w stanie sięgnąć? O kurde, nie widział mnie, chyba nie widział. Dobra, czekajcie, zróbmy tak, że postawić trzeba gdzieś... Chcę tam postawić łódkę, ale nie mogę, nie sięgam. Nie sięgam do tego, a szkoda, bo sięgałem wodą, ale tym nie sięgam. Dobra, czekajcie, co on tam robi? Postawimy łódkę tu. O nie, otworzyłem skrzynkę. Jak postawić łódkę? Ej, nie jestem w stanie postawić łódki. O nie, ale lipa. Dobra, czekajcie, naciągam jeszcze raz strzałę na kuszę, bo może się przydać. Łuk jest jednak do kitu. Wolę kuszę. O, stoję akurat w miejscu, to strzelam. Uwaga, pum. Patrzcie, jak muruje. Boi się. Ewidentnie się boi. Dobra, znowu woda, troll. Dobra, zabieram tą wodę. On nie wie, co się dzieje, totalnie nie ma zielonego pojęcia. Dobra, czekajcie, zróbmy... Ale troll. Dobra, murujemy tu. Zobaczymy, kiedy on to wykopie. Tylko teraz ja muszę się jakby przygotować na to, że on to wykopie i lekko tutaj stanąć tak bardziej z tyłu. Czekajcie, mogę wykorzystać to. O, i tu, i schowam się za tym. I zobaczymy, kiedy on to wykopie. O, jest, wykopał. Wykopał, stoi tu. To jest idealny moment na to, żeby strzelić strzałą. O, muszę naciągnąć. Nie miałem naciągniętej. O, nie, dobra, to czekajcie. Musimy się przygotować, tak? I teraz robimy tak, uwaga, strzelam i to muruję. O nie. Ja, co jest? Nie mogłem strzelić. O kurde. Dobra, nie widział chyba. Jesteśmy chyba bezpieczni. Dobra, uwaga, zaraz patrolujemy go tym dzwonem. Czekajcie, muszę tu rozwalić to, żeby nie było przypału. Nie mamy naciągniętej strzały. Naciągnę sobie, bo ona zawsze nam się może przydać. I uwaga, trolujemy go dzwonem. Czekajcie. Stawiam to w ten sposób. I uwaga. Szuka dzwonu. Jeszcze raz. Co jest? Szuka. Ej, zszedł na dół. Okej, dobra, czekajcie. Idealny moment na to, żeby rozlać ponownie wodę. O, tam sięgłem, dobra, super. Rozlaliśmy znowu wodę i teraz mu się tam powinno nalać do środka. O nie, wychodzi, bierzmy tą wodę. Nie chcę, żeby mi ją zabrał. Dobra, on coś je. I to jest idealny moment, żeby strzelić do niego kolejny raz. Dobra, naciągamy strzałę. Dobra, naciągnięta. Ej, on szuka, on nie ma pojęcia, że my tutaj jesteśmy, co? Jak on tak nagle na łóżko wszedł? Dobra, czekajcie, musimy to zamurować tutaj, bo ja czuję się niebezpiecznie już powoli. Ale dobra, spędzamy tutaj noc, więc nie ma to tamto, trzeba spędzić. Chociaż ja nawet... O, jest noc. Tu mamy... Jaki mamy wgląd w ogóle w to, czy jest dzień, czy jest noc? Ale koks, dobra, czekamy, aż będzie dzień i wychodzimy stąd. To będzie idealny moment. Dobra, czekajcie, znowu strzelamy kolejny raz do niego. A, naciągamy. To jest idealne trollowanie kumpla w Minecraft. Dobra, czekajcie, zróbmy tak. Tam nie sięgam, ale czy ja sięgnę, jak stanę tu? Nie sięgam. Ej, wodą sięgam? A normalnie nie sięgam. Co jest nie tak? Dobra, czekajcie. Musimy się tam jakoś dostać. Ja bym chciał, teraz wiecie co zrobić? Czekajcie. Zróbmy coś takiego, że... może w tą stronę to zrobimy. Rozwalę to tutaj. Rozwalimy to. I teraz wykorzystamy znowu... Kurde, myślałem, że on do mnie strzela. Przysięgam. Dobra, o nie, co ja zrobiłem? Nie tak, tak. I teraz... Pum, i możemy się przedostać gdzieś dalej. Dobra, to jest idealne, żeby się przedostać. O kurde. Nie jest dobrze. To nie tak miało wyglądać. Co on tam strzela? Czekajcie, zamurujmy to tutaj. Ja bym się chciał... Dobra, na razie wyjdźmy stąd jeszcze raz. Strzelmy w niego, bo on tu coś do kogoś właduje ciągle. O! Zabiliśmy kloca. Zabiłem go. Co jest? Ale dobra, on pewnie nie spodziewa się tego, że to byłem ja. On się tam z kimś strzelał, chyba z jakimś szkieletem. Dobra, przejdźmy tędy. Ja bym chciał się tutaj gdzieś wydostać. Gdzie się wydostaniemy, jak będziemy tędy szli? Czy to będzie nasze super dojście do jego domku z innego miejsca? Czekajcie, tu? Gdzie my się wykopiemy? Ej, jestem mega ciekaw. Ej, ale super. Akurat tu? Czekajcie, co to jest za miejsce? Ale dziwne w ogóle, nie? Dobra, czekajcie, wróćmy lekko, muszę nabrać powietrza. Ale dlaczego tu jest tyle wody? Co jest? Czekajcie, ja tu mogę się gdzieś wydostać dalej? O kurde, ale miejscuwa, nie? Ale miejscuwa! Dobra, czekajcie, o kurde, tlen, o nie, wracamy.
W ostatniej chwili, w ostatniej chwili. Dobra, wracam z powrotem tam do niego. Ale mamy już jakieś dojście. Muszę to obczaić, bo będziemy mieli wtedy na więcej odcinków dojście tutaj do kloca i sprawdzanie tego, co on tutaj robi. Kurde, strzeliłem se. Dobra, naciągnijmy to jeszcze raz. Strzelam do niego ostatni raz kuszą i uciekamy stąd. Jest już dzień? Czy jest już dzień? Nie, jeszcze noc jest. Nie, no muszę spędzić całą noc tutaj. Nie mogę, nie może tak być. Dobra, trolujemy go znowu dzwonem. Tylko muszę to tu zamurować, żeby on mnie nie widział. Bo on po dźwięku będzie się tu patrzył i wtedy może się zorientować. Dobra, tak. Dobra, tak. Zamknęliśmy to. I lecimy teraz tu. Ja bym... Albo tu przedostaniemy się. Tu przedostaniemy się i zobaczymy, gdzie to nas doprowadzi. Trzeba zrobić tunele pod domkiem kloca. To jest najlepsze, co może... Ojojoj, znowu za szybko się przekopaliśmy w jedno miejsce. Nie, tak to miało wyglądać. Dobra, przejdźmy tu. Ciekawe, dobra, kopię się naprzód przed siebie i zobaczymy, gdzie tym razem się... Ej, dobra. Ale kozak! Patrzcie! Jakie idealne miejsce, dobra. I czekajcie, tu musimy zrobić tak, że zamurujemy to. Czekajcie. Tak. I teraz ja sobie tutaj wchodzę do tego. Płynę sobie tutaj. Wchodzimy tu. O nie, gdzie jestem? Aha, to tu. O kurde, to musimy zrobić tak. Ja muszę teraz znowu się zapaść jakby. O nie. Chodź tu, daj mi tu. Dobra, dało mi. Teraz zrobimy tak. Tak. I teraz tak, daj mi to. Dobra, dało mi. Musimy przejść tu. I teraz to zamurować, tak żebyśmy tutaj nigdy nas nie wyrzuciło nigdzie. Oj, teraz jest idealnie. Możemy ciągle się tu przemieszczać. No przecież to jest idealne, idealne. Mamy takie tunele. Dobra, wracam tam z powrotem. Walimy w niego ostatnią strzałą, bo zaraz będzie dzień. Coś tak czuję. Zaraz będzie dzień. Więc będziemy mogli już zakończyć tego trolla. Zróbmy tak, wyjdźmy tu. I jeszcze jest noc. Naprawdę? Dlaczego ta noc tak długo trwa? To jest nienormalne. Dobra, rozwalmy to tutaj. Ta noc trwa zdecydowanie za długo. Dobra, czekajcie. Kloca strzelamy, uwaga. 3, 2, 1, 0, uwaga. Poszła strzała. Dobra, murujemy to znowu. On tutaj ciągle coś robi w tym domku, ciągle coś tam, nie wiem, pewnie segreguje rzeczy w skrzynkach czy coś tego typu. Ja to bym chciał, żeby już dzień był. Marzę po prostu o tym. Ale wiecie co, o wiem co zrobimy, czekajcie. Niech on stanie, nie wiem, gdzieś, nie wiem co. On pisze tabliczkę jakąś. A nie, nie pisze, ale rozwala ją. Dobra, nie wiem o co chodzi. Ale... Dobra, czekajcie, zróbmy tak. Gdzie on jest? Tam jest, dobra. Niech on pójdzie na piętro, kurde. Ja musiałbym się przespać w wyrch. O, pisze coś na tablicy, ja bym chciał zobaczyć, co on tam pisze. Tylko akurat jestem pod takim kątem, że nie zobaczę tego. O nie, najgorzej. Kloc, nie w tą stronę, piszesz tabliczkę. No ale dobra, on nie wie, że tu jestem, dobra, czekajcie. O kurde. Klikłem sobie w wyrko. O nie, bo może nas tu zobaczyć. Nie, dobra, wracamy o kurde, nie tak. Tu. I znowu tu wpływamy. No to jest idealne, żeby się dostać tam. Ale wykminiłem teraz, no dobra, mamy idealne dojście do tej bazy pod jego łóżkiem. Z tego to na pewno będzie można nagrać jeszcze jeden odcinek, bo to jest przecież takie dojście perfekcyjne. Dobra, otwieramy to tutaj. Dobra, stajemy tak. On tu jest, walimy w niego ostatnią strzałę. Czy już jest dzień? Ta noc trwa zdecydowanie za długo. Dobra, czekajcie. Dostał. Nie, znowu se kliknąłem w łóżko, znowu. O nie, dobra, teraz to już trzeba uciekać, bo już mnie zobaczy. Dobra, trudno, przerywam tą noc. Znaczy, przerywam ten challenge. Jakby spędziłem tam już dosyć długo, tylko ta noc trwa jakoś mega długo. Gdzie jest ten księżyc w ogóle? Tam. No czy już się robiło powoli, się robił dzień, więc ja bym to zaliczył, dobra? Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobał i chcecie kolejny odcinek z tego, jak spędzam 24 godziny pod... Znaczy, 20, no dobra, to nie są 24 godziny, ale że spędzam jakiś tam czas pod łóżkiem czyimś, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zrobimy to na pewno też pod łóżkiem Dave'a, czy pod łóżkiem syna Paliona, czy... O kurde, co jest grane? Nie wybuchajcie! Dlaczego? Dlaczego akurat w tym miejscu mi wybuchnęły? Nie, nienawidzę was, creepery. Dobra, no trudno. Będę to musiał odbudować. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.